Zwierzęta na wsi. Zapraszam Was w niezwykłe okolice. Wieś to miejsce wyjątkowe, zdecydowanie inne niż gwarne i szybkie miasto. To tu, z dala od miejskiego zgiełku, rozciągają się bezkresne łąki i złociste pola pełne zbóż. Gdy przekraczamy granicę wsi, od razu czujemy różnicę. Powietrze jest czystsze, a gospodarstwa są domem dla wielu zwierząt, które odgrywają ważną rolę w naszym życiu. Tutaj każde zwierzę ma swoje miejsce i znaczenie. Poznajcie więc niektórych mieszkańców, zarówno tych dwunożnych, jak i czworonożnych. Krowa jest duża, ma miękkie futro i długi ogon, który macha, by odpędzać muchy. Przyjrzyjmy się, jak wygląda w naturze. Kiedy jest zadowolona, mówi: krowy uwielbiają jeść trawę i dają nam pyszne mleko, z którego można robić śmietanę, jogurt, sery i masło. Partner krowy to byk, a ich maluchy to cielęta, które zawsze trzymają się blisko mamy krowy. Owca jest mięciutka i puszysta, ponieważ nosi na sobie ciepłe wełniane futerko. Owce mówią do nas i też lubią jeść trawę. Owcze futro obcina się i przerabia na wełnę, na ciepłe swetry, czapki i szaliki. Partner owcy to baran, a małe owieczki to jagnięta, które są bardzo skoczne i zabawne. Koza to wiejski psotnik, pełna energii i gotowa do zabawy. Kozy mają długie brody i rogi, a ich okrzyk to... Lubią żuć wszystko, co znajdą. Dają nam mleko, z którego można robić smakowity ser. Partner kozy to kozioł lub cap. Ich dzieci to koźlęta, zawsze gotowe do psot. Koń to piękny i dumny mieszkaniec wsi, silny i szybki. Konie mają długie grzywy i ogony, a ich kopyta mają przyczepione ochronne metalowe podkowy, które stukają o ziemię, gdy biegną. Mówią do nas... Ten odgłos nazywamy rżeniem. Konie uwielbiają galopować po łąkach. Koń jest przyjacielem człowieka. Można go dosiąść i pogalopować. Panią koniową nazywamy klaczą, a pana ogierem. Ich maluchy, źrebięta, są szybkie i pełne energii od pierwszych chwil życia. Świnia to wesoły brudasek, który uwielbia tarzać się w błocie. Świnie chrumkają, a gdy są podekscytowane, to kwiczą. Lubią jeść owoce, warzywa, a nawet resztki z kuchni. Dają nam mięso, z których robione są szynki i kiełbasy. Pani świnia to locha lub maciora. Pan świnia to wieprz lub knur. Małe świnki to prosięta. Są ciekawe świata i figlarne. Kura to pani domu na wsi, zawsze zajęta i pilnująca porządku. Kury mają skrzydła, ale nie potrafią latać. Mają też piękne kolorowe pióra i rozmawiają ze sobą. Jedzą ziarno, robaki i dają nam pyszne i zdrowe jajka. Jej partnerem jest kogut, który budzi nas o poranku swoim okrzykiem. Ich dzieci to kurczęta,
maleńkie i puchate, które uwielbiają biegać za mamą i chronić się pod jej skrzydłami. Kaczka to wesoła pływaczka, wprost uwielbia wodę. Kaczki mają szerokie dzioby, krótkie nóżki i kwaczą. Lubią wędrować w grupie i podobnie jak kury, dają nam jajka. Jedzą małe robaki, rośliny wodne i karmę przygotowaną przez gospodarza. Partner kaczki to kaczor, a ich maluchy to kaczątka, puchate i zawsze trzymające się razem, blisko mamy. Gęś to strażnik wiejskiego podwórka, zawsze gotowa dać znak, gdy coś się dzieje. Gęsi są duże, mają długą szyję i wydobywają z siebie głośne gęganie. Lubią jeść to, co kaczki i dają nam swoje piórka, czyli pierze, na ciepłe kołdry i poduszki. Wraz z panem gąsiorem mają dzieci, gąsiątka, które trzymają się razem jak drużyna. Indyk zamyka naszą listę najpopularniejszych zwierząt wiejskich. Jest wielki i dumny, z pięknym, kolorowym ogonem i wiszącym czerwonym podgardlem nazywanym koralami. Indyki gulgoczą, jedzą ziarno i dają nam mięso. Pani indyczka czasami nazywana jest kurą. Ich maluchy to indyczęta, które szybko rosną i uczą się wszystkiego od swoich rodziców. I to już koniec poznawania naszych zwierzęcych przyjaciół na wsi. Sami widzicie, ile cennych darów nam dają. Mam nadzieję, że uda Wam się kiedyś odwiedzić wieś i zobaczyć te zwierzęta na własne oczy. Podaruj mi proszę wirtualną kawę i wspieraj moją pasję do tworzenia edukacyjnych treści dla dzieci. Link w opisie.